Bardzo się cieszę, że przyjęła w tym roku zaproszenie pani dr Anna Rambiert-Kwaśniewska, która jest wykładowcą w Instytucie Nauk Biblijnych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Serdecznie panią Annę witamy. My się spotkaliśmy zimą w Rzymie na sympozjum i wtedy właśnie zaprosiłem panią Annę do Gniezna. Przyjęła od razu zaproszenie, potem zapomniała, ale na szczęście spotkaliśmy się też na zjeździe biblistów i się przypomniałem i cieszę się bardzo, że jest z nami. Pani Anna, to może powiem, jak zanim będzie zaczynać referat. A drugim naszym gościem jest być może już niektórym znany, bo już bywał u nas w Gnieźnie, ksiądz profesor doktor habilitowany Dariusz Kotecki, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. A poza wszystkimi tytułami i funkcjami i został ksiądz dziekan kanonikiem niedawno, jest moim serdecznym przyjacielem z czasów studiów, ponieważ przez 4 lata siedzieliśmy w jednej ławce na Biblikum i słuchaliśmy tych wszystkich biblijnych mądrości. A potem się tak zdarzyło, że był również recenzentem mojej rozprawy habilitacyjnej. Także częściowo, że mam habilitację, zawdzięczam również jemu. Także cieszę się, że ksiądz Dariusz jest dzisiaj z nami i podzieli się też swoją refleksją na temat Słowa Bożego. Dobrze. Proszę, niech pani czy pani był, tak? Pani Alicja Radacz. Pani Anna Polak. Pan Emil Grabani. Pani Urszula Szwarczyk. Pan Benedykt Sygmański. Są w Piśmie Świętym takie metafory, które mogą wprowadzać w błąd. Dlaczego? Dlatego, że brzmią nam podobnie do metafor, którymi posługujemy się w języku polskim. Dlatego od razu Państwa bardzo gorąco zachęcam, żeby w takim wypadku, jak ta metafora nie do końca jest zrozumiała, żeby Państwo sięgali od czasu do czasu po komentarze, a jeżeli mają Państwo pod ręką akurat jakiegoś biblistę, to zawsze można o pomoc poprosić. Być może uda się wyjaśnić sprawę. Pierwsza taka wprowadzająca w błąd metafora. Złamać serce. Fizyczne złamanie serca oczywiście jest niemożliwe, nawet jeżeli ktoś ma problemy natury kardiologicznej, to mimo wszystko nie złamiemy serca, bo serce jest z ciała, jest miękkie, więc fizycznie tego nie da się zrobić. Natomiast w języku polskim wiem, że jeżeli ktoś komuś łamie serce, to zazwyczaj u podłoża tego złamania serca leżą głębokie uczucia, zazwyczaj też leży miłość, tak? Czyli można skrzywdzić kogoś, kto jest zakochany, kto szczerze kocha. Natomiast, kiedy zobaczymy, tutaj pozwoliłam sobie wyciągnąć tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia i Biblii Paulistów, Pan jest blisko skruszonych w sercu. To by nam dosyć fajnie oddawało. Złamane serce, skruszone serce. Już troszkę bliżej jesteśmy znaczenia właściwego w tekście hebrajskim, trochę dalej jesteśmy od naszego znaczenia polskiego tej metafory. Pan jest blisko cierpiących udrękę. I właśnie to jest podstawowe znaczenie skruszenia serca. Skruszyć serce można sprawiedliwemu. I to jest właśnie określenie używane dla sprawiedliwego, który cierpi udrękę. Sprawiedliwego, który ogólnie rzecz ujmując cierpi. Są też takie metafory, które są dla nas niezrozumiałe ze względu na to, że no właśnie, nawet nie mamy żadnych odpowiedników w języku polskim, które by nam pomagały te metafory zrozumieć. Przykład. Nieobrzezane serce. Nie będę wchodzić już w zawiłości, dobrze, co by mogło znaczyć fizycznie, oczywiście i dosłownie, nieobrzezane serce.
Natomiast kiedy wejdziemy w tłumaczenia biblijne, cóż zobaczymy? Dokonajcie więc obrzezania waszego serca. Widzimy, że tłumacze nam tutaj nie pomagają zrozumieć tej metafory. Nie bądźcie nadal ludem o twardym karku. Już ta druga część tutaj wersetu wskazuje nam na to, cóż to nieobrzezane serce mogłoby znaczyć. Co oznacza? Oznacza twardogłowość, tempotę, upartość, niemożność czy nieumiejętność do racjonalnego myślenia. Są też takie wyrażenia jak nieobrzezane ucho, czyli ktoś jest zamknięty na argumenty dosyć logiczne, tak? Czyli ma nieobrzezane ucho, ucho jakby niesprawne do właściwego zrozumienia treści. I są nieobrzezane usta. Tutaj możemy przywołać postać Mojżesza, który mówi, że nie będzie przed Faraonem przemawiał, ponieważ ma nieobrzezane usta. Cóż to znaczy? A tu możemy się cofnąć już do samej właśnie wizji krzewu ognistego, kiedy to Mojżesz co mówi Panu Bogu? Mówi, że jest niewymowny od wczoraj i przedwczoraj, tak? Czyli no po prostu nie ma daru wymowy, nie jest zbyt odważny. Być może niektórzy tutaj sugerują, że się jąkał i tak dalej. Czyli po prostu coś zakłócało jego umiejętność wymowy. Jest też kolejna bardzo ciekawa metafora. Woda żywa bądź woda żyjąca. Znajdujemy to metaforyczne wyrażenie właściwie nawet w języku współczesnym hebrajskim. Aż do tej pory woda żywa funkcjonuje. Oczywiście woda żywa od razu może nam się kojarzyć ze sceną spotkania Pana Jezusa z Samarytanką, prawda, przy studni, kiedy to Pan Jezus mówi, że daje jej wody żywej. Natomiast sięgając jeszcze do Księgi Liczb, zobaczymy, że woda żywa to jest nic innego jak po prostu woda źródlana. Dlaczego ona jest żywa? No bo ona nieustannie wypływa, jest w nieustannym ruchu. I tutaj kolejne sceny możemy sobie przywołać. Mianowicie Psalm 137, kiedy to Żydzi siedzą nad rzekami Babilonu i lamentują, tak? Siedzą nad rzeką. Dlaczego nad rzeką? Bo Żydzi do swoich obmyć rytualnych potrzebowali i potrzebują do dzisiejszego dnia tak zwanej wody żywej, czyli wody, która znajduje się w ruchu, tak? No, oni oczywiście tutaj też często używają deszczówki. To też jest woda znajdująca się w ruchu, bo spada z nieba. Inna scena. Święty Paweł, kiedy udaje się w końcu do Europy, przybywa do miasta Filippi i tam wychodzi za mury miasta, by poszukać słuchaczy właściwych i nad rzeką właśnie znajduje prozelitki, tam były same panie akurat, czyli prozelitki, czyli takie panie wywodzące się z pogaństwa, które bardzo sympatyzowały z judaizmem, praktykowały judaizm. I one właśnie znajdują się nad rzeką, bo nad rzeką można dokonać obmyć rytualnych. I tutaj ciekawą rzecz robi Pan Jezus. Pan Jezus tworzy coś takiego jakby metaforę. Czyli mówi do Samarytanki, że daje jej wody żywej. Tylko nie mówi, Samarytanka go nie rozumie. Mówi, że studnia jest głęboka i tak dalej. Jakże Panie zaczerpniesz tej wody, prawda? Skąd wynika to nieporozumienie? Pan Jezus mówi o wodzie żywej w zupełnie innych kategoriach, tak? W kategoriach już duchowych, wchodzi na wyżyny duchowe. Natomiast Samarytanka zostaje na tym poziomie wody żywej, czyli wody, którą ona może zaczerpnąć ze źródła, wody orzeźwiającej, która w upalny dzień mogłaby właśnie przynieść ulgę spragnionemu ciału. Czyli widzimy, że to nieporozumienie jest świetnie tutaj też metaforycznie uzasadniane. Rzeczywiście w teologii Duch Święty stał się przedmiotem zainteresowania teologów w zasadzie w momencie, kiedy pojawiły się w Kościele ruchy charyzmatyczne. Przedtem było bardzo mało rozpraw na temat pneumatologii, czyli nauki o Duchu Świętym. Jeżeli Państwo przypomną sobie credo, czyli nasze wierze, to w składzie apostolskim, tym krótkim credo, mówimy tylko wierzę w Ducha Świętego, nic więcej. Jeżeli sobie weźmiemy credo mszalne, czyli credo, które jest złożone w zasadzie
z dwóch wyznań wiary, z wyznania wiary, które zostało ustanowione czy sformułowane na Soborze w Nicei i potem na Soborze również w Konstantynopolu, to tam mamy wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który mówił przez proroków. A więc to jest wszystko, co wiemy o Duchu Świętym z naszego kredu. Dlatego warto jest prześledzić te teksty z całej Biblii, które mówią o Duchu Świętym. Wczoraj akurat dostałem cztery tomy pomocy duszpasterskich na Nowy Rok Duszpasterski. Tam pierwszy tom to są pomocy takie biblijno-katechetyczne. I tam jest artykuł księdza profesora Chrostowskiego, który mówi o Duchu Świętym w Biblii. I w zasadzie jedno stwierdzenie końcowe jest podsumowaniem całej nauki biblijnej na temat Ducha Świętego, że Biblia nie zawiera żadnej nauki, można powiedzieć, do końca sformułowanej na temat Ducha Świętego. Ja z taką tezą do końca się nie zgadzam, dlatego że trochę Duchem Świętym się zająłem w swojej habilitacji i dotknąłem również w swojej książce profesorskiej. Dlatego chcę Państwu powiedzieć dzisiaj właśnie o Duchu Świętym, który mówi do Kościoła. Temat, który Państwu zaproponowałem, sugeruje pewną metodologię. W zasadzie powinienem rozpocząć od tekstów Ewangelii według świętego Jana, potem przejść do tekstów z Apokalipsy świętego Jana. Ja jednak złamię tą metodologię i rozpocznę od jednego tekstu z księgi Apokalipsy świętego Jana, która, jak zresztą ksiądz Paweł wielokrotnie zauważa w swoich artykułach, jest najtrudniejszą księgą Biblii, jest najtrudniejszą do zinterpretowania. A mianowicie od tego fragmentu, gdzie słyszymy, kto ma ucho, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. To jest punkt wyjścia. Ten tekst stanowi wezwanie ogólne pośród siedmiu listów do Kościołów w Apokalipsie. Wiecie doskonale Państwo, że w Apokalipsie mamy przedstawionych siedem kościołów. I później w części tak zwanej epistolarnej Apokalipsy mamy siedem listów do konkretnych kościołów w Azji Mniejszej. I w ramach tych listów, w strukturze tego listu zawsze znajduje się wezwanie ogólne do słuchania Ducha Świętego. To wezwanie ogólne jest raz umieszczone przed obietnicą dla zwycięzcy, która rozpoczyna się od słów, a zwycięzcy dam, i są konkretne dary dla zwycięzcy, bądź też w czterech ostatnich listach jest umieszczona na pozycji ostatniej jako słowa kończące poszczególne listy. Jeżeli popatrzymy sobie na ten tekst, to tutaj mamy trzy rzeczywistości. Mamy rzeczywistość Ducha Świętego, rzeczywistość kościołów oraz rzeczywistość, którą moglibyśmy nazwać indywiduum, czyli osobę. Ta osoba kryje się pod tym pojęciem, kto ma ucho. Zacznijmy więc od Ducha Świętego, od tego najważniejszego. Duch Święty. Jeżeli popatrzymy sobie na całą naukę Apokalipsy na temat Ducha Świętego, to Apokalipsa formuje pewne wnioski, czy dochodzi do pewnych wniosków na podstawie obserwacji, doświadczenia, które zostają opisane w wielu tekstach, w których występuje duch, słowo duch, czyli to pneuma. Ale są takie dwa fundamentalne teksty, które można powiedzieć opisują naturę Ducha Świętego. Pierwszy tekst pochodzi z pozdrowienia wstępnego do Apokalipsy. Ten tekst brzmi, przytoczę Państwu tłumaczenie, z którym jesteśmy obeznani z Biblii Tysiąclecia, nie zmieniając tam pewnej konstrukcji i też nie wprowadzę Państwu pojęcia solecyzmu, na czym to polega, dlatego zacytuję tak, jak jest w Biblii Tysiąclecia. Łaska wam i pokój od tego, który jest, który był i który przychodzi i od siedmiu duchów, które są przed tronem Jego i od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego spośród umarłych i władcy królów ziemi. Proszę zauważyć, że trzykrotnie w tym pozdrowieniu wstępnym mamy przyimek od,
który sugeruje źródło łaski i pokoju. Źródłem łaski i pokoju jest na pierwszym miejscu ten, który jest, który był i który przychodzi. Musicie mi Państwo uwierzyć na słowo, bo nie mamy tyle czasu, żeby to wszystko rozpracować. To jest Bóg Ojciec. Potem ostatni człon od Jezusa Chrystusa jest wszystkim znany. Natomiast problematycznym członem jest ten środkowy człon od siedmiu duchów, które są przed tronem Jego, czyli przed tronem Boga. Jeżeli popatrzymy sobie na ten tekst, to ten tekst był interpretowany różnie. I były dwie linie interpretacyjne. Jedni uważali, przede wszystkim ci, którzy tworzyli na wschodzie, uważali, że pod siedmioma duchami kryją się aniołowie. I to aniołowie wyższego rzędu, albo książęta anielscy. My w tradycji chrześcijańskiej znamy takich trzech książąt anielskich, których nazywamy archaniołami. Nie tak dawno mieliśmy liturgiczny obchód ich święta. Natomiast tradycja żydowska nie jest tak jednoznaczna co do liczby tych książąt anielskich. Bowiem są teksty, które mówią o trzech książętach anielskich i wymieniają tych samych, których my wymieniamy w tradycji chrześcijańskiej, a więc Gabriela, Rafała i Michała. Natomiast są też takie teksty, które mówią o siedmiu książętach anielskich albo o dziewięciu książętach anielskich, a są i teksty, które mówią o jedenastu książętach anielskich. Dlaczego więc by autor Apokalipsy, który być może znał tradycję żydowską, wybrał akurat siedmiu aniołów? I jest druga interpretacja, która była rozpowszechniona na Zachodzie. Na Zachodzie wśród teologów, którzy posługiwali się językiem łacińskim, ojcowie wschodni posługiwali się językiem greckim, ojcowie zachodni posługiwali się językiem łacińskim. I oni uważali, że pod tym pojęciem siedmiu duchów jest kto? Jest sam Duch Święty. I teraz kto ma rację? Pierwsi, którzy uważają, że pod pojęciem siedmiu duchów znajduje się siedmiu aniołów, w zasadzie w swojej interpretacji opierają się na jednym przyimku, a mianowicie przed. On po grecku brzmi enoupion, przed tronem Jego. I uważają tak, że jeżeli autorzy biblijni mówią, że coś znajduje się, albo lepiej, ktoś znajduje się przed tronem Boga, to znaczy, że jest na służbie Boga. Jeżeli mamy Ducha Świętego, jest niemożliwe, żeby Duch Święty był na służbie Panu Bogu, Bogu Ojcu. Dlatego uważają, że tutaj mamy na pewno anioła. Ale niestety greka nie jest taka łatwa. I ten przyjmek enoupion wcale nie musi oznaczać przed, ale może oznaczać w obecności, w sferze. Stąd też wówczas byśmy to przetłumaczyli od siedmiu duchów, które są w sferze, które przynależą do sfery Boga, do transcendencji Boga. I w ten sposób możemy dojść do wniosku, że być może rzeczywiście autorzy zachodni, ci, którzy posługują się łaciną, mają rację. I pod tym pojęciem mamy Ducha Świętego. Co może sugerować, że mamy tutaj Ducha Świętego? Kontekst całego pozdrowienia wstępnego. Proszę zauważyć to, co już powiedziałem. Mamy trzy razy przyjmek od, który sugeruje źródło łaski i pokoju. Jeżeli Państwo prześledziliby wszystkie teksty biblijne i chcieli poszukać odpowiedzi na pytanie, kto jest źródłem łaski i pokoju, to byście stwierdzili, że źródłem łaski i pokoju w Biblii może być tylko Pan Bóg, żaden anioł. A więc można powiedzieć, że interpretacja pneumatologiczna czy pneumatyczna, ta duchowa, odnosząca się do Ducha Świętego, ma swoje uzasadnienie w kontekście trynitarnym, w kontekście obecności Trójcy Świętej, w tym pozdrowieniu. A więc, jeżeli uznajemy, że pod pojęciem siedmiu duchów znajduje się Duch Święty, to znaczy, że Duch Święty jest w sferze samego Boga, przynależy do życia Trójcy Świętej.